the next day. Huomenta. Huomenta. Taitaa olla lauantai aamu leirissä. Kohta lähdetään ajelemaan. Kello on jotain, olisiko 10:30 tai jotain. Joo, haitarin musiikista tulee pääkipeäksi. Mutta kyllä sen kestää, kun tietää, miten hyvää se mulle tekee. Tästä taskaan ei ole mitään tietoa, mihin Irekki meitä vie. Sääennuste sanoo eilen, että sataa. Katon sadetutkaa. Sadealueet menee tästä etelästä ja pohjoisesta. Toivotaan, ettei osuta niihin. Eiköhän tämä tästä. Onneksi ei tarvinnut lähteä yhtään aikaisemmin. On vähän hoontelo-olo vielä, mutta eiköhän tämä tästä. Vähän tosta kabanossia ja teetä ja semmonen pelastuspakkaus aamuun. Olo on jo huomattavasti parempi kuin 2 tuntia sitten. Saa nyt nähdä, mihin me tänään joudutaan, mutta toivottavasti pääsis sinne saksalaisen Stonehengelle kattoon vielä. Ei ehkä tänään, mutta jos huomenna kävis pois lähtiessä sitten. Joo. Kohta on the road ja siitä eteenpäin. Go, go. Eventually.
No niin. Tultiin tämmöselle huudille. Tässä on tällainen pato. Sanoisinpa, että aika hienot maisemat. Noin niinku ollakseen patoa. Siinä on toi järvi. Ihan jees. Kyllä näitä mestoja käy kiertämässä. Vähän toista kuin Juvalla. On. On hieno. Kohta mennään sitten mutkateitä taas eteenpäin. Tää on kyllä parasta. Syömässä tämmöisessä perinteisessä puolalaisessa ravintolassa. Ja tää on terassi ihan jees. Täältä tää näyttää.
Kiva tuuli. Äsken meinas sataa, mut ei satanut. Ja tota, pois lähtiessä me yritän muistaa kuvalla, että sisuksen näyttää perinteiseltä. Ja tota, kohta tulee eväät vetää. Toivotaan, ettei savaa, kun lähdetään jatkaa matkaa. Nam nam. Huhhuh, nyt on kupu ravittu. Ja tota, lähdetään jatkaa reissua. Mä koitan mahtua tosta ovesta. Ilmeisen suosittu ravintola. Täällä näyttää suunnilleen tältä. Ja tota, ihan kiva. Eihän tässä. Jatketaan. Tämmönen Puolan kommunistisen puolueen ravintola. Se on ihan kiva. Ja internationaalin yhteistyötä Trabi osoittaa paikan. Keli on taas vähän parantunut, äsken mennä sadella, mutta oi paska, joku ajanut tommosen romuun tohon eteen. Ai niin, että olis mun pyörä onkin tuolla. Joo. Sitten en taas tiedä, mihin seuraava stoppi vie, mutta katsotaan. Tommosta pikkuteitä varmaan jyrätään taas menee. Toivotaan, ettei mutkissa ole liikaa murusia eikä märkiä lehtiä tai muuta. Ja tuo syöminen on ihan perkeleen raskasti. Huhhuh. Noni. Puoli litraa vettä yhdellä huikalla. Ollaan täällä tämmöisessä kohtalaisen päheessä linnassa. Näytän kohta vähän lisää. Tää on tämmönen Twirsda Srebrna Gora. Aika hyvin sanottu. Kohta lähdetään kiertokävelylle. Ja tota, katsotaan vähän, että mitä tää on syönyt. Täällä on jossain. Jähän the map. Show it to the camera, please. The map. The map of the car. Yeah. So, it's upside down. Okay. So, lähdetään katsomaan, minkälainen mesta tää on. Päästään tonne vähän paremmin näköalalle, niin pannaan nauhoitukset uudestaan pyörimään. Jees, linna kävely. Täällä on aika päheet nää mestat. Ja tota, nyt ollaan vähän laskeuduttu tänne alemmasta, se on ehkä hitaan pitkä tunneli. Tää on hauska toi opas, mutta en ymmärrä puheesta mitään. Katsotaan, kunhan päästään tuonne näköalapaikoille, että mitä siellä näyttää. Nää on ihan jees mestiä. No i dobra, najpierw taką broń musimy sobie naładować, czyli wybrać patrona. Ładunek wybuchowy. Ma być duży czy mały? Duży. Oczywiście, że duży, brawo. Albo dwa duże. No jak mały, to trzeba było zostać w domu przed telewizorem, a nie przed zjedaniem. Zawsze ma być duży. I to jest patron. Patron jest to cudka papierowa, a w niej czarne kropki. Czyli skręt. Tak wie na to ładnie cukierek. Bo cukierka zawsze bierzemy. Gdzie? Do buzi. I wsypujemy całą zawartość do rufy. Procedura jasno mówiła. Patrona należy odgryźć zębami. To był najlepszy, najszybszy i jedyny prawidłowy sposób ładowania pistoletu czy muszkietu.
Więc młodzi chłopcy, żeby uniknąć służby wojskowej, a mówiłem o tych karach, co robili? Wybijali sobie przednią zębienię. Szczerbatę do wojska w myśl ówczesnej procedury się nie nadawał. Ale wojska polskie głupie nie było. I oczywiście w pewnym momencie poradziło sobie z tego typu szczerbatymi cwaniakami. Tych delikwentów wysłano potem do artylerii, do działu. Bo karnaty, cicho moździerza, że trzeba mieć zamok, tam się zgryzał. Więc znaczy mówię, artyleria wojska polskiego, młody, szczerbaty i głupi, bo to jest właśnie artyleria. No i dobra. Cały czarny prog materiał głowy się na dno sypał, tutka jest już pusta, ma być pusta, wciskam ją sobie poruszkiem do lufy. Bierzemy stempel, czy taki kijek patyk. I oczywiście z pruską delikatnością robimy tak zwaną przybitkę. Czyli kilka razy ubiję, ciach, ciach, ciach. No i wystarczy. Obracam na dwa razy stempel, bo z jednej strony mam zatoczony. Tylko bym prosił bez tych diut LED, bo to paskudnie radzi, a ja też muszę widzieć, co ja robię. Broń czarnoprawowa kapiszonowa. To jeszcze potrzebuję kapiszona, który zamknie iskrę i zapałkę od niego progu. Klik, pierwsza pozycja bezpieczna. I w tej pozycji założymy sobie kapiszonka. Się staram go zawsze sprawdzić, bo to wszystko jest też podobne. Siedzi. Ale kapiszon to jest takie tragiczne maciobstwo. Jak się komuś ręce telepią, masakra takie coś tutaj założyć. Gosimy tą dionelę. Ale mnie się ręce nie telepią. Bo wiadomo, komu się ręce telepią, dorośli. Jak przywalić cały żołd. Zimno! Trzeźwemu! I teraz tak, ja naciągnę na drugą pozycję, będę się uwaga i strzelę. Ja otwieram usta i wdycham powietrze, bo się drę, a wy też wiecie, co macie robić. Uciekać. Naciągam na drugą pozycję. Uwaga! Prawda, że nic takiego, więcej gadania jeszcze raz. Very nice! Siinä tuli ilmanen kuulovaurio, tai ei ilmanen, mutta tipun verran se maksii. Very nice. Another 40. Yeah. Smoke. And there's another. Yeah. This is gate. Yeah. Joo, okei. Elikkä tota, meidän kierros on käyty. Linnake on tossa takana. Vähän tässä vielä fiksaillaan mestoja. Vuoden parin päästä pitäisi olla valmista. Ja tota, sitten tuolla näyttää tuolta. Kohtalaisen hyvät maisemat, sanoisin. Täältä näkyy silmän kantamattomia. You see as far as I can see. And you can see. You see. Very nice. No niin. Nyt on reissu heitetty. Ja tota... Siellä on... Niin kuin näette, niin aika hyvää pätkää. Semmonen... Serpenttiinitie satumetsässä, niin tota... Jäi kuvaamatta, kun... Alkoi silleen yllättäen, mutka oli niin perhana, ettei kerennyt laittaa kameran päälle. Mutta tota, siltä aikaisemmista kyllä saatte varmaan jonkunnäköisen mielikuvan siitä, että minkälainen ajoreitti on ollut kyseessä. Ja tota, on vähän välipalukkata otettu ja kohta aloitetaan iltakinkerit jälleen. Tänään ei varmaan enää haitarimusiikkia tarjolla, mutta siellä on ainakin suuri palkintojen jako gaala ja tota, jotain metkaa tuossa vielä illalla varmaan tapahtuu. Aamulla pitäisi vissiin sitten lähteä poikien kanssa aikaisin liikenteeseen. Katsotaan miten se onnistuu. A few moments later. Nie mena. Mennä. Yeah. Kto mówi lepiej? Jacy on? Who speaking better? Haide mennä. And you can say, me helvettiin sit.
Mechelevet ti sitka. Mechelevet sitka. Jak prawie po tym. Se on suomen kieli totuuksi pikakurssi. Ja taitaa alkaa seremonii protokolle. Uwaga, uwaga, attention please. Pokaż dupę! Michał! Michał! Zapraszamy wszystkich bliżej tutaj, do nas. Ajde, wenda! Na jachta. Ale nie, sam to publiczny. Ale nie, nie, nie! Aleluja! Aleluja! Jest dupa! Dawaj mu w dupę to! Dupę mu! Powiem twojej mamie! Yeah, it's my guy. To jej prywatna duma. It's my duma. It's my ass. My ass. Okay, słuchajcie. But tomorrow I don't know. It's my ass. Do buzi, do buzi. To na tydzień taka droga? Okay. Dziękuję. Teraz mów dupę to! Ja bym się kochatorem palował. Ja nie pokażę! Możesz tak zrobić. Chodźcie. Ja pokażę, tak mogę. Po pierwsze, zanim do was dojdę, jeszcze dwa słowa wstępu. Już dochodzi? Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie na naszą imprezę Rad Bike z Poland Exodus 2023. On to ćwiczył pół roku. To i tak dobrze. I jak to zwykle bywa, każdy ma jakąś trasę do przebycia. I akurat tak się składa, że w Polsce najdłuższą trasę pokonał Szajba z Dorotą. Jepa! 30 kilometrów. Szajba! To jest na pamiątkę najdłuższej trasy polskiej. Polska trasa najdłuższa. The longest way in Poland. Ile kilometrów? Pochwal się. 720. Nie wpierdalałbyś. 720. 720. Brawo! 721. Chyba przez Białystok jechałeś. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie prezes tej firmy, czyli Dorota. Tak. Za jej pieniądze przyjechał. Tak. Jutro wracam do pracy, nie? Jakby. Dorota plus! I żeby szczególnie nie obciążać motocykla, co by mniej palił, to mam taki malutki gadżet dla Doroty. Co to jest, wazelina? Do tego mamy. Wyruszyłem się również. Nie, Dorota jest napisane, no nikt mi tego nie zabierze. Jeszcze dyplom uznania, proszę, gratulacje, najdłuższa trasa w Polsce, dziękuję. Pani również. Dziękuję. Zapraszamy za rok. Tak, będę, już rozmawialiśmy. A teraz, gdzie jest ścianka dla fotoreporterów? Tutaj może. Drzwi od stodoły. Fafik pogryz. To jest najdłuższa trasa w Polsce, dobra. Teraz weźmy może pana... Widzieliście? I teraz... Gospodarzu miły, gospodarzu miły. Ono! Zapraszamy Piotra tutaj. Gospodarzuj! Gospodarzu miły! Gospodarzu miły! Prawie jak górą! Bardzo, bardzo! Bardzo!
Dziękujemy Piotrowi za przyjęcie nas w swoich jakże uroczych... Ja bardzo dziękuję za to i to ja. Szajba też, bo by się nie wyszło inaczej. No nie ma gałęzi. Ja za gałęzi. Panie gospodarzu, ja dziękuję, że paniorka nie ma. Jedno słowo. Dziękuję wam wszystkim, że troszeczkę wam się podobało. Super. Thanks for everybody. Maybe you like this place or if something was no good, I'm sorry. Very good. I'm so happy. Hey. Dziękuję bardzo za przybycie. Naprawdę mi się podobało, super, super zabawa. Dzięki. Super! Brawo! Bardzo wielkie dzięki. Nie martw się, prosimy się ponownie. Zapraszam, kto ma ochotę, czasem jest w okolicy, zapraszam, jest miejsce. Oj, uważaj, nie kuś. Bo Dorota zrobi nadgodziny i znowu przyjadę. Bum! Dobra. Kurwa, pirotechnicy nie dostaniecie. Pójdź. Zwalniam. Teraz następny punkt programu jest taki, że chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować ludziom, którzy przejechali naprawdę kawał, kurde, Europy, żeby być na naszej imprezie. Powiedz to teraz w ich języku. We want to thank you for people from Finland who make the longest way in ever. This event. Kurwa, brawo! Marko! Tak, Dani! Hermani and Kollegen! Are you sure you want to go there? A może oni się pomylili? A najlepsze jest to, że ostatni towarzysz w tych klapkach przyjechał. Całą drogę jechał i cały czas ma białe skarpety. Będzie zrzuta na resory do klapania. Inne mają proszę. Thank you for your trip to Exodus 2023. Hermani, thank you for your visit us. Yep! Thank you very much. Thank you. Marco. Brawo! Thank you. Never been called here before.
Very nice, very good, very nice. A kto go zdejmie teraz? Brawo, brawo, brawo. Thank you. Pomógł okay. Wojtek zejść. Ale który z nich najdalej? No powiedz. A czy jest w samej gminie? A nie w jednym bloku mieszkają. W jednym na jednym oddziale. Nie słucham. Kolacji to wszystko. Teraz jeszcze jest ekipa niemiecka. German! Team! Dobrze, dobrze, nie Ewa Brałka uszyła! Jakaś przetrzebiona! Irek, jakaś przetrzebiona ta ekipa! Ona też powiedzna! Ona temu powiedzna! Hej! Please, film, I need to go and pick up something. Hej! And Thomas! For you and for me. We are Hello. Whoa! Pojawiły się pęknięcia. Czyj to pies? A który, Matias jest który raz, ile? Oh, you missed such Matias a moment. Jest który raz? He showed the ass. Show us your document. On już był tyle razy, że wraca do Niemiec, on mówi, że już jest Polakiem. Trzeci raz na Exodusie. Wow, yeah! Thank you very much. Teraz jest, słuchajcie, teraz chciałbym uhonorować najmłodszego uczestnika z lotu, którym jest... Stasz! Fizycznie, fizycznie! Wow, Stasiu, nagrada! Stasiu już śpi! Nie puśćcie! Bardzo się cieszymy, że tu jesteś. No, przecieszamy, że Wi-Fi nie ma. Brawa! No bardzo dobrze. Elegant. Dobra, teraz będzie. To nie mówcie od nas aż takie słowa. Chłopcy już jedzie. O kurczę. Następny punkt to jest kategoria uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Program uwaga. Uwaga! Organizator. Najgorszy szczur. Czekaj, pierdolne petardę. No dobra. Chwila. Skrzynkę tego kupiłeś? Skrzyneczkę. No. A ty myślisz, że dla tego samochodem przyjechał. Dokładnie. Brawo. Kategoria najgorszy szczur Exodusa. Znaczy najlepszy. W sensie najgorszy. Czy najgorszy? To jest taki paradoks. Przemyślcie to sobie w domu. Najgorszy to Irek. Co? To wy nie wiecie? Komu damy? No, komu damy? Irek. Ten w futerku ładny. Zapraszamy. Brawo! Hej! Ale to koniec! Idziesz! Ale na... Na... Na...
dyplomie też napisać ten w futerku taki? Ale to nie jest szczur, to jest nutria, bo za duże, kurde. Jedną się. Że jest większe. Od dzisiaj robił wszystko sam. Masz tak, pan. To jest statuetka dla ciebie, proszę sobie. Widzisz, słowo wyjaśnienia się należy. Jest w środowisku szczurowym coś takiego, że można szczura sprzedać. I ten gość kupił szczura. Ale go poprawił. Ale był taki ktoś, kto go sprzedał. I go nie ma. No. I go nie ma, ale że gratulacje sztyn. Za dziękuję. Jeszcze większe tak zaopatrzenie. Brawo za odwagę! Brawo! Bo odważniejszy jest ten, kto to kupuje, nie? No właśnie! Sugerujesz, że... Pokażcie go białe! Nie! Poprawił go! Nice! A! Dobra! Dobra. O, proszę pana! Gdzie jestem, kurwa? Dzięki! Chodź tu, czy będziemy piłować! Są same okurwieńce! Jurek szybko siku mi się chce! Tak! A teraz będzie nagroda za zjebanego szczura! No więc na tej elektronice to my się nie bardzo znamy, ale może ci się moduł przyda. Znaleźliśmy coś takiego, to może sobie zaprawić. Artur, ta płytka ma więcej pamięci. Brawo! Powieszę się nad łóżkiem, nie? Powieszysz w PKS-ie. Nad jakim łóżkiem, jak kupę z domu jesteś? Na kupę będzie dużo. Pokaż to. Very good, very nice. Kto jest chętny, kto jest uczestnikiem. Dobrze, to teraz tak. Jeszcze raz, kończąc ten jakże wspaniały występ nasz tutaj. Chciałem podziękować naprawdę wszystkim za niesamowity humor. Nie pierdą już. Wow, dobra, koniec. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok. Później go zabijamy, będzie się prawie. A, jeszcze jedna rzecz. A! Mamy jeszcze ten, nie ma tego człowieka z nami, to znaczy, nie to, że nie ma go z nami, jest gdzieś niedaleko w miarę. I mamy prośbę do naszego gospodarza Piotra, żeby mu przekazać. Człowiek na Kawasaki w kombinezonie zielonym, zwany Komando. Rambo Commando Crazy Frog. Jakbyś mu przekazał, to żeby wdzięczny. Tak, postaramy się, żeby do ciebie tu dotarł po swój puchar. Będzie za pierwszy udział, tak? Za pierwszy udział. Nie, no ogólnie za... Zaangażowanie. Temperatur. Za wrażenie. Tak. Że jechał... Za całokształt. Tak, o. Że było mu zimno. Mówił, że nie będzie chory, ale się rozchorował i go nie masz nami. Ooo, brawo. Czekaj, to nie, to może komu innemu damy. Czy Irek się dopracował, tu wyklejał. Zasłużył się, bo wrażenie zrobił. Ale tak. Może wyzdrowieje. Tak. Dobra. Nie mówimy jakie, ale zrobił wrażenie. A jak nie wyzdrowieje, to na przyszły rok damy. Ale on tu był dwa razy, jak was nie było. Był. Był. Przyjechał na białą ubrany. Dzisiaj? Z żoną. Z pieśmi i czerwone buty. I z żoną był. I z żoną. Z żoną cyganką. Tak? No. Ale ty, very nice. Latający dywan? Nie. To kuchnia cygan. Patelnie. Śmieci. A patelnie, bo nie dał. Po drodze koło strzelamy na zapasówce trzy. Patelnie, śmieci. Na dojazdówce. Nie. No tak. Patelnie, śmieci. Is it over? Is it over? Yeah. Moment, I have something. Okay. Hey, wait a film, please. Quiet, please. Uwaga, uwaga. Achtung, blaster. A nie będziesz już tam ważył, co? Bo mi też się nie chce. Cisza, cisza. Hermanie. A, okay. Irek. Ja. Peter. Please. Hey. Gospodarze, panie gospodarze. We didn't have it enough for you.
Tłumaczę. Nie mieliśmy... Dwie mogliście przybyć. Nie mieli większego rozmiaru. Dziękuję. Wsadzę sobie to w dupę. Kurwa, koszulki mi pożałują. Chuje z filmami. Tłumacz. Tłumacz. Kitos. Wow. Oka chyba. Miło! Dla Hermaniego teraz miały być brawa, nie dla was. Zajebiste. Okay. Bardzo dziękujemy. A co tam jest narysowane w ogóle? Zaraz zobaczcie. Te tłumaczcie to. Dasz pochodzić? Ale mówcie uczciwie, no. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie mieści się. Nie, koszulka jest gada, to ma być trwało. Chyba to się zmienia. Co ma? Ło. A, super. Korowa! Kitos, kitos! Kietos, kietos! Kietos! Ale panu kachelewek pijesz. Brawo, brawo, brawo! O właśnie, no fajnie. Kitos, kitos! Zarobisto! Kurde, petarda! Ja uważam, że jeszcze brawa dla Mareczka! Kurwa! Spacerna mnie dopadła! Konsulki nie dostał, ale brawo! No kurczę, on to też będzie ciężko robić! Brawo! Ja słyszałem, jak on ciężko dzisiaj robił, tak stękał! A teraz specjalna nagroda do pirotechnika, mały kluczek, kurwa! Chuja, kurwa, odkupujesz Piotrasowi 36. Dobrze, prawda? Chrombatium! Za jego klucz, ale dostałeś, no! Co, teraz to się nie liczy, to jakby cię, wiesz, złapali, kurwa, byś powiedział, że to jaja. Nie, ja już się przywiązałem. Czekam, mam szczęka opada. Moja nie opada. Nie, moja nie. Mogą szczęka nie opada. Czyli na proszę. Nyt löytyy. Eli nää bileet oli sit aika lailla tässä. Hirveitä remeilystä ei enää tänään jaksanut kukaan vetää. Ja kello alkaa olla nyt aika lailla puolta yötä. Aamulla on aikainen lähtö. Hetket tulee hakemaan. Ja pitää olla pirteinen ja valmiina aamulla menossa. Nyt ASC. Hyvää yötä.